W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa i nie znajdzie się w ich uszach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylęgiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestrzeszył. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnych urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upadło w sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetne, urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyraził Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chałpiło bez obliczeń Boga. Przez Niego bowiem jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, dzisiaj czytamy Ewangelię tak dobrze nam wszystkim znaną, a zawsze tak zaskakującą. W tym fragmencie o 8 błogosławieństwach Jezus proponuje nam model życia i wartości, które według Niego mogą uczynić nas prawdziwymi, szczęśliwymi ludźmi. Szczęście jest bez wątpienia głównym celem, do którego wszyscy w życiu dążymy. I gdybyśmy zapytali ludzi, w jaki sposób próbują być szczęśliwi, albo gdzie poszukują swego szczęścia, otrzymalibyśmy bardzo różne odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że w dobrze zaspokojonej rodzinie. Inni, że w zdrowiu i w pracy. Jeszcze inni, że w rozrywce i spotkaniach ze znajomymi. A ci, którzy najbardziej ulegli wpływowi społeczeństwa, powiedzieliby, że w pieniądzach i w możliwości kupowania ich rzeczy bardzo drogich, najczęściej wielkiej ilości rzeczy, a przede wszystkim w osiągnięciu wysokiego statusu społecznego. Błogosławieństwa,
które przedstawia nam sam Jezus, nie są tymi, które proponuje nam dzisiejszy świat. Pan mówi nam, że będą błogosławieni ubodzy w duchu, ci, którzy się smucą, cisi i ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, ci, którzy wprowadzają pokój, ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Kochani, wszystkie te błogosławieństwa są błogosławieństwami z Jezusem Chrystusem. Bez Jezusa Chrystusa są nieszczęściami. Z Jezusem Chrystusem i tylko z Jezusem Chrystusem staje się wielkie błogosławieństwo. Dlatego, że Jezus i tylko On jest tym, który sprawia, że jesteśmy zdolni zrozumieć to Słowo. Owszem, naśladowcy Chrystusa tracą niektóre pewne małe szczęścia, które daje nam dzisiejszy świat, ale zyskują szczęście wielkie, które mocniejsze jest od wszelkiej straty, które można ponieść na skutek wyboru tej drogi. Pozwólcie, moi drodzy, że zatrzymam się dziś tylko nad kilkoma obietnicami Chrystusa. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Myślę tu oczywiście o swoich dziadkach. Ci z pewnością dziś świętują. Ludzie święci, którzy wygłosili, głosiło im swym życiem i prawdziwą miłością, która ich łączyła, mnóstwo zapamiętanych kazań. Świadectwo obecności Boga w ich życiu było tak wyraźne, że nie potrzebowało słów, by głosić Słowo. Cisi to ci, którzy potrafią głosić Słowo Boże trafnością codziennych wyborów, a wybierać tylko to, co Boże. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden z 8 błogosławieństw. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Dzisiejszy człowiek płacze dlatego, że jest chory, dlatego, że nie udało mu się życie, że nie ma mieszkania, płacze, bo pokrzywdzono go, bo pokrzywdził go drugi człowiek. Uważa, że pociechę znajdzie, gdy dzięki Panu Bogu odzyska zdrowie, nagle zrobi karierę, dostanie mieszkanie, powiedzą mu o podwyżce. Nie tylko o to chodzi, bracie i siostro. Pocieszenie można znaleźć w zrozumieniu, że to, czego się boimy, przed czym uciekamy, może nas zbliżyć wszystkich do samego Boga. Jak wielka szkoda, że współczesny człowiek, który płacze, nie zawsze płacze przy rachunku sumienia, a trzeba by było nieraz zapłakać. Bo przecież codziennie na nowo przekonujemy się, że nie każdy sposób postępowania prowadzi nas do wygrania życia. Ale współczesny świat i dzisiejsze środki społecznego przekazu to często drogi do bolesnych porażek i rozczarowań. Aby wygrać życie na ziemi, potrzebujemy takich czytelnych reguł gry, jakimi są błogosławieństwa. One podpowiadają nam, one nam dają sprawozdanie, jak mamy żyć, jaka jest receptura na szczęście. Nie starają się niczego ani nikogo w miejsce Boga. Bądź cichy, spokojny, miej ufność Bogu. Staraj się w życiu postępować drogą sprawiedliwości. Przede wszystkim bądź człowiekiem pokoju. Nie przechodź obojętnie wobec potrzebującego. Panuj nad swymi pożądaniami. Zło zwyciężaj dobrem, a kłamstwo prawdą. A wreszcie zaproś samego Boga do swojego życia, aby On mógł kierować twoim życiem, aby te wszystkie radości i smutki zawsze były obecne z samym Bogiem. Bracia i siostry, Chrystusowe błogosławieństwo to podstawy człowieka, jego zachowania, które otwierają na Boga. Oto jakby 8 dróg otwarcia się na najpiękniejszy niebieski dar, czyli na dar samego Boga. A Pan Bóg przychodzi do nas i oddaje się nam cały. Robi to, aby uczynić nas szczęśliwymi.
Niech te błogosławieństwa pomagają nam w każdym dniu tego nowego roku, ale również niech te błogosławieństwa będą recepturą na nasze życie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego. Jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekując wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Razem z uczniami przedstawmy Jezusowi nasze ufne prośby i nasze błagania. Módlmy się o prawdziwe ubóstwo w duchu dla całego Kościoła, by wyznawcy Chrystusa stali się godnymi głosicielami Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o cierpliwość i podanie się woli Bożej dla płaczących, by razem z cichymi byli pocieszani i otrzymali na własność dobra wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wytrwałość i męstwo dla spragnionych sprawiedliwości i dla niej prześladowanych, by zostali nasyceni szczególną łaską Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o czystość serca dla miłosiernych, by litując się nad ludzką niedolą, mogli oglądać Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wieczny pokój dla wszystkich naszych zmarłych, aby mogli radować się w oglądaniu Boga w wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łagodność i odwagę na nas samych, abyśmy potrafili jako synowie Boży wprowadzić pokój w nasze otoczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, napełnij nas Twoim dobrym duchem, abyśmy zostali należnie zrozumieli naukę Chrystusa i szczerym sercem wprowadzali ją w nasze życie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu i przemień je w sakrament naszego zbawienia.
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twoje łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mi Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Módlmy się. Pośrednim sakramentem naszego odkupienia prosimy Cię, Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze, który żyje i króluje na wieki wieków. Bracie i siostry, Bóg zapłać za udział w dzisiejszej niedzielnej mszy świętej. Niech właśnie to świętowanie niedzieli jeszcze raz bardziej zbliży do samego siebie. A niech Boże błogosławieństwo prowadzi Was przez ten cały tydzień. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.